Magda Gorożankin, zapraszam na rozmowę z gościem dnia Radia RSC. A dziś w naszym studiu wójt gminy Lipce rejmontowskie, pan Marek Sałek, dzień dobry. Witam pani redaktor, witam rady słuchacz. Nie da się ukryć, Reymont w lipcach rejmontowskich wciąż żywy, cały czas żywy. I nie wiem, czy jest jakiś miesiąc, w którym nie byłoby czegoś związanego z Reymontem. Bo mam takie wrażenie, że co miesiąc jak zaglądam na stronę, czyli zaglądam częściej, ale jak zaglądam na stronę Lipiec Rajmontowskich, to co chwilę Raymond, 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 a teraz Dzień rejmonta. Tak jest lipce rejmontowskie, Rejmont, więc to wszystko się łączy. Ten rok dla nas nie ukrywam jest rokiem jubileuszowym, gdyż w tym roku mamy jubileusz przyznanie nagrody Nobla, czyli setna rocznica przyznania nagrody Nobla, więc cały rok świętujemy. Świętujemy z Rejmontem, a tak jak już Pani wspomniała, już niedługo dzień Rejmonta, 15 czerwca. Ta data zbliża się nieuchronnie i dobrze? I myślę, że zbliża się. Tak jak i pociąg Łódzkich Kolei Aglomeracyjnych, który będzie przemierzał 15 czerwca i dowoził wszystkich tych, którzy są miłośnikami Rejmonta. Mamy w regionie wiele takich dni tematycznych: Dni Łowicza, Dni Rawy Mazowieckiej, Święto Lnów w Żyrardowie, Święto Kwiatów Owoców, Warzyw w Skierniewicach. Na te dni na pewno też przyjeżdżają goście, ale Dzień Rejmonta jest chyba takim wydarzeniem, gdzie mieszkańcy też jako goście, ale to oni tworzą to wydarzenie, oni tworzą tą kulturę, a tych gości z zewnątrz jest zdecydowanie więcej niż przy innych okolicznych, regionalnych świętach. Mylę się czy nie? Jeżeli pani redaktor tak <noise> mówi, to pewnie tak jest. Tak tak jak co roku, uroczystość rozpoczyna się w mieście Łodzi przy kuferku Raymonta Za tamtą część uroczystości odpowiada pan Marcel Schterhelm. Później pociąg przyjeżdża do lipiec, już o godzinie 17.03, dzięki dobrej współpracy z łódzkimi kolejami aglomeracyjnymi, będzie można do lipiec dojechać za darmo, i później z naszych lipiec w kierunku łodzi. Powrócić. Ten rok, już wspomniałem, jest dla nas rokiem szczególnym, bo rokiem jubileuszowym, ale tu też warto podkreślić, że ogólnopolska impreza artystyczna Dzień Remonta w tym roku ma też taki troszeczkę mniejszy jubileusz, bo jest to już 25 edycja. Więc ćwierć wieku już y, nasza uroczystość trwa. Staramy się z roku na rok. Y, Ubogacać to nasze wydarzenie, by zainteresować tutaj, tak jak już Pani wspomniała, nie tylko naszych mieszkańców, ale i gości przyjeżdżających do lipiec, zaskoczyć im czymś nowym, nowymi pomysłami, które rodzą się w głowie, by mogli miło z nami spędzić ten czas. To jest też niesamowite, że 25. edycja tego święta, tego Dnia Rejmonta. I co roku jest czym zaskakiwać. Mimo, że no Reymont już nie tworzy, ale za życia natworzył tyle, że, że jest na czym bazować, jest z czego czerpać, jest z czego korzystać. I mam wrażenie, że mieszkańcy gminy Lipce Reymontowskie cały czas tym żyją, kultywują i, i wplatają tego rejmonta w swoją codzienność. Bo to też widać po programie, częściowo po programie Dnia Rejmonta, który przypominamy 15 czerwca, bo chociażby konkursy kulinarne, warsztaty zaplatania wianków, to wszystko jest w temacie, w klimacie chłopów, w klimacie remonta. I to nie jest tak, że pan wójt musi szukać na dwa tygodnie przed imprezą ludzi, którzy przyjadą i poprowadzą warsztaty z wyplatania wianków, tylko ci ludzie są na miejscu. Dokładnie. Tak to się odbywa tak jak i co roku. W tym roku też będziemy mieli warsztaty zaplatania tych wianków. W te warsztaty oprócz naszych instruktorów włącza się przede wszystkim młodzież i dziewczęta i chłopcy, więc jest to wielka frajdę dla wszystkich dziewczęta przeważnie. Plotom, chłopcy działają bardziej w marketingu i sprzedają te wianki, więc wiele później ciekawych anegdot mogę usłyszeć, co tam się działo, jak to chłopcy fajnie sprzedawali uplecione wianki, ale fenomenem jest tego wydarzenia, że wszyscy Żyją tym naszym Raymontem i przede wszystkim chcą do nas przyjechać, żeby chociaż szczyptę tej naszej historii poznać, zobaczyć, ale przede wszystkim uczestniczyć w tym wydarzeniu. Więc z tego bardzo, bardzo mocno się cieszymy i zapraszamy. To święto ma kilka odsłon. Tu już wspomnieliśmy o tej historycznej, no bo jednak reimont to już historia, a jednocześnie marka sama w sobie. Wersja kulinarna, o tej też już wspomnieliśmy. Mnie cały czas zastanawia ten najlepszy lipiecki pieróg, bo wiem, że to jury będzie wybierało. Podpytałabym o ulubiony pieróg pana wójta. Nie wiem, czy tak można zdradzać, bo a nuż wygra i później będzie, że w RSC już, że wszystko już wyprzedzili. Więc na razie o to nie zapytam, ale Ja odpowiem tylko tak, że ulubiony pieróg będzie zrobiony przez moją małżonkę. O, no i wszystko jasne. Tutaj pozdrowienia gorące dla małżonki, to znaczy, że domowa kuchnia smakuje najbardziej. Dokładnie. Mimo, że koła gospodyń Wiejskich na terenie gminy Lipce montowskiej mają się czym szczycić? Mają. Mają się czym szczycić e, swoimi wypiekami, swoimi e, produktami. Cieszy też mnie to, że ten produkt e, z naszych kół gospodyń Wiejskich jest produktem rozpoznawalnym i w momencie, kiedy nasze koła e, wystawiają się, czy to na naszych jakichś małych ryneczkach e, organizowanych, czy w mieście Skierniewice, czy w mieście Łódź. Tam po prostu tworzą się kolejki. I to jest fajny produkt, którym też się chwalimy i zachęcamy do skosztowania. A okazja ku temu w Dzień Rejmonta 15 dzień rejmonta. czerwca. Dokładnie. Myślę, że mile nam zaskoczą. Ostatnio mieliśmy pierogi z kaszą gryczaną. Były też pierogi z bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, z kaszanką. Więc pomysły przeróżne. Smaki Niesamowite, zachęcam do spróbowania. Myślę, że w tym roku nasze koła też nas mile zaskoczą. I to jest ta odsłona Dnia Reymonta kulinarna, jest też ta kulturalna i integracyjna. Bo dni Raymonda to nie tylko bardzo dobra kuchnia, oczywiście Raymond w roli głównej, ale to też koncerty, które pozwalają mieszkańcom już na taki odpoczynek, poczucie też takiego letniego, wakacyjnego już trochę klimatu, no i właśnie tej wspomnianej integracji. Choć myślę, że Raymond tam ich wszystkich dobrze integruje. Ale tym razem nie Raymond, chociaż on też i to do godziny 20. A przed godziną, po godzinie 20, inne gwiazdy. Tak, ale zanim my pójdziemy do tych gwiazd, to przede wszystkim na scenie, dużej scenie, pojawi się nasz amatorski zespół regionalny im. Władysława Stanisława Reymonta. Nie chciałam zostawić jako wisienkę na torcie, ale pan wójt tu bardzo dobrze dba o, o kolejność i hierarchię, tak więc... Dokładnie, więc tutaj na pewno przepięknie się zaprezentują. Myślę, że coś ciekawego dla nas y, przedstawią. E, myślę, że pani e, kierownik Teresa Pszczółko o to na pewno zadba. Na tej naszej scenie będzie przede wszystkim też można Zobaczyć, nasze dzieci z każdej jednej placówki oświatowej, gdzie będą mogły przepięknie się zaprezentować i nasze ognisko muzyczne. A na tej samej scenie, już o godzinie 21.30, wystąpi zespół BAIM i Beata Kozidrak. Więc myślę, że to będzie też taki punkt, który spowoduje to, że będą chcieli do nas tutaj mieszkańcy przyjść, zobaczyć i razem z nami zintegrować się i pobawić. Miałam taki plan, żeby zapytać, czy są przewidziane nabory do Zespołu Pieśni i Tańca, Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Władysława Stanisława Reymonta, bo myślę, że jak Beata Drek zobaczy taki support, to chętnie Wełniak sama przywdzieje. Mam nadzieję, że tak będzie. <grym> Więc nabory są, można się zgłaszać. Nabory myślę, pani... są, jak co roku pani Teresa o to dba, więc tutaj staramy się, żeby zarówno nasz amatorski zespół regionalny dalej się mógł rozwijać, jak też ognisko muzyczne, które też przygotowuje młodzież do tego, żeby pięknie w tym naszym amatorskim zespole śpiewała. Więc pełna współpraca, symbioza w tym, co się u nas dzieje. Że Polacy mają taką naturę, że lubią, lubią rozliczać z tego, co usłyszą. To nasi słuchacze i wszyscy, którzy przyjadą na dzień Rejmonta, też będą mogli pana Wójta tutaj rozliczyć z tych słów i przekonać się, że w lipcach Rejmontowskich naprawdę tak jest. Bo ja też z, takich, z takiego rodu niedowiarków jeżdżę, sprawdzam i rzeczywiście co roku wyjeżdżam z dnia Rejmonta zachwycona, zauroczona tym, co jest tam przygotowane i co się dzieje. I już tak na koniec muszę zapytać o słuchy. Czy chodzą słuchy od dniu Rejmonta? Bo y, nie da się ukryć, że włodarze miast gmin mają kontakt z innymi włodarzami innych miast i gmin, i kiedy przyjeżdżają na takie święte jak dni Rejmonta, co mówią? Jakie słuchy chodzą? <gry> No nie ukrywam, że z tego co słyszę, to są przede wszystkim ciepłe słowa, miłe, trochę jakaś taka pojawia się nutka zazdrości, ale oczywiście tak pozytywna nutka zazdrości, więc tutaj chcemy świętować z naszymi sąsiadami, z sąsiadami z naszego powiatu. Zachęcamy wszystkich tutaj do wspólnej zabawy, ale no nie ukrywam, że to Lipce Reymontowskie to miejscowość no dla mnie wyjątkowa i myślę, że, że chyba dla osób, którzy kochają Raymonta, też na pewno jest miejscowością wyjątkową. No patrzę nawet przez pryzmat tego wydarzenia, które mieliśmy na początku roku, czyli najnowsza ekranizacja filmu Chłopi. Tutaj y, nie mamy jeszcze potwierdzenia, ale prawdopodobnie przybędą do nas też y, producent i y, reżyserzy filmu Chłopi, żeby wspólnie z nami też świętować to wspaniałe wydarzenie. 15 czerwca to będzie dzień pełen gwiazd, począwszy od Rejmonta, który gwiazdą chyba najjaśniejszą w lipcach reymontowskich jest i tak się ostanie, później przez lokalnych artystów, zarówno tych najmłodszych, jak i tych, i tych, którzy już ponad 90 lat, jeżeli dobrze pamiętam, występują Dokładnie na tak. scenach lokalnych Dokładnie i nie tak. tylko. No i później oczywiście występ zespołu D-Bomb, Bajm, no i oczywiście ta nocna dyskoteka plenerowa. Cały program Dnia Rejmonta jest dostępny w mediach społecznościowych gminy Lipce Rejmontowskie. Jest już dostępny na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych również. A my będziemy na antenie Radia RSC przypominać o tym wydarzeniu. Z takich najważniejszych godzin, godzina 12 w Łodzi i 17.3 w lipcach Rejmontowskich. Tak jest. Powiem tak wstępnie, że około godziny 16.30 ruszamy korowodem spod Urzędu Gminy na powitanie pociągu. Myślę, że zarówno mały, jak i duży mieszkaniec naszej gminy kochanej znajdzie coś dla siebie, bo przewidziane są przecież różnego rodzaju atrakcje i wesołe miasteczko, i tak jak już pani redaktor wspomniała, i zaplatanie wianków, i konkurs na pieroga, więc myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. A 15 czerwca, tuż, tuż. Wszystkie drogi wtedy prowadzą do Lipiec Rejmontowskich. Tak jest, bardzo serdecznie zapraszamy. A zapraszał wójt gminy Lipce Rejmontowskie, pan Marek Sałek. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.